Spójrzmy na falę. Spójrzmy na falę jeziora. Jedne przez drugie przenikają. Jedna fala znosi drugą. A równocześnie pojawiają się inne, które są emitowane z różnych kierunków. I tak się odbywa falowanie na przestrzeni całego jeziora. Fale zataczają kręgi, podnoszą się, ukazują swój niepowtarzalny wygląd. Czasami odnosi się wrażenie, że są jakimiś pływającymi wydmami, pewnymi wybrzuszeniami, których nie jesteśmy w stanie tak dokładnie pojąć i zanotować naszymi zmysłami. Poprzez to falowanie odbywa się ruch życia. I w takiej świętej obecności przyrody, ale też w poczuciu własnego bycia, własnej obecności, możemy się zachwycać. Zachwycać tym, co jest tu i teraz. Zachwycać się tym, co nam ciekawego przynosi najbliższe otoczenie i jakie fale my wysyłamy i jaki kształt życiu nadajemy, że mamy swoją konkretną rzeczywistość będącą algorytmem naszego nastroju, naszego finalnego bycia tym, czym jesteśmy w danym momencie, bycia zachwytem albo bycia jakimś rozczarowaniem, jakąś frustracją. Tak wygląda piękna miejscowość turystyczna Pietrzykowice Żywieckie nad Jeziorem Żywieckim, które zahacza o Beskid Żywiecki oraz o Beskid Śląski. Tak niepowtarzalny widok wzbiera zachwyt, wzbiera niesamowity potencjał tego wszystkiego, czym my możemy się stać, ponieważ jest tutaj widoczne połączenie różnych przeciwieństw, jak góry reprezentujące żywioł ziemi, jak woda będąca wodą, jak powietrze, które łączy się z jeziorem i tworzy fale. Jak ogień, dzięki któremu ludzie pieką kiełbaski na wybrzeżu, na tym pięknym wybrzeżu i w ten sposób sami siebie nasycają wszystkim tym, co jest tutaj obecne. Musimy zauważyć także, że woda paruje, więc jest para wodna, więc jest woda, która się gdzieś tutaj unosi i ujawnia, chociaż może jej nie widzimy, bo nasze zmysły nie dostrzegają pary. I inna jeszcze historia, że tutaj jest wał, po którym trzeba przejść,
aby znaleźć się nad jeziorem, ponieważ wał łączy stację kolejową z tą jakże piękną zatoczką, którą widzicie w oddali. I takie jest moje przypuszczenie, że na tym wale objawia się siła eteru, ponieważ jest ona jakimś złapanym myślokształtem tego, czym my żyjemy i jak programujemy własne otoczenie, własne życie, własną przestrzeń. Popatrzcie, i teraz słońce ściemniło swoją działalność, weszło za chmurę i jeden z żywiołów, czyli ogień został jakby przygaszony przez parę wodną, przez chmurę. I spójrzcie, momentalnie odpowiedział na to wiatr, który inaczej ukształtował falę na jeziorze. Jeżeli się temu bliżej przyjrzymy, widzimy, że nie ma tutaj punktu, który jest punktem stałym i punktem nieruchomym. Ja wydaję się punktem nieruchomym i to miejsce, w którym stoję, ale to też jest pewna iluzja. Możemy sięgnąć po opowieść to, że ja wraz z tym kamieniem, na którym tutaj stoję, wiruję z potężną kulą, która gdzieś tam się w kosmosie unosi i ma swoją prędkość, ma swoje wychylenia, ma swoją całą potęgę życia, a życie objawia się w ruchu, a ruch objawia się właśnie poprzez falę, poprzez energię. I ile serc tutaj jest, ile serc pełnych zachwytu tworzy to zachwycające miejsce, aby ono było takie właśnie, jakie teraz widzimy, aby tu mogły żeglować żaglówki, aby mogli tu być ludzie na różny sposób korzystający ze sportów wodnych, z kąpieli wodnych i słonecznych. A łonem tego wszystkiego jest ziemia, potężna, tworząca życie istota. Przyjrzyjmy się temu wszystkiemu.